Zawsze. No to pięknie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W jakiej sprawie? Chciałem przywitać księdza. A to dobrze, można przywitać. Można. Kończy się rok wiary za tydzień. Będziemy modlić się i tutaj w naszych świątyniach. Będziemy modlić się wieczorem w archikatedrze na zakończenie roku wiary. I prosimy, by ksiądz biskup wizytujący naszą parafię, ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, zechciał nas umocnić i dać pewne wskazówki, pewne rady na dalszy czas, bowiem rok wiary się kończy, ale wiara ma wzrastać. Przeżywamy również czas trochę smutny, bowiem czas listopadowy skłania nas do refleksji, przemijaniu i w tej mszy świętej pragniemy modlić się, polecając Bożemu miłosierdziu duszę świętej pamięci Stanisława Józefa Kosier i zmarł z rodziny Morawińskich. Będziemy modlić się również o dobrą śmierć dla nas samych. Ale równocześnie chcemy w tej mszy świętej prosić dobrego Boga o przymnożenie łask potrzebnych nam do coraz to lepszego życia. Witam serdecznie księdza biskupa, witam czcigodnych kapłanów z naszego dekanatu, księdza prałata, kapelana, arcybiskupa seniora, księdza dziekana i również prosimy o to modlitewne wsparcie do Pana. Uznaj dobrze Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się.